Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce. Wręczenie nagród Instytutu de Republika za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki. Pod ramką napis Warszawa, 5 października 2022 roku. Without you, take my lips, I wanna lose them. Oh, take my arms, I want to use them. Your goodbye left me with eyes that dry. I wanna know, how can I go on, dear, without you? You took the part that was my heart. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Zespół Jazz i Performance powitał Państwa. Szanowni Państwo, i ja mam wielką przyjemność i wielki zaszczyt powitać wszystkich Państwa, naszych znakomitych gości na uroczystości wręczenia nagród Instytutu de Republika za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki. Spotykamy się w miejscu niezwykłym. W zabytkowej reducie Banku Polskiego z przeszło stuletnią historią. To między innymi historia prężnego rozwoju II Rzeczypospolitej, bo właśnie stąd, z Banku Polskiego, wychodziły impulsy do ważnych reform okresu międzywojennego. To także historia bohaterstwa powstańców warszawskich, broniących tej reduty. To właśnie stąd żołnierze Armii Krajowej Zgrupowania Radosław próbowali przebić się do Śródmieścia. A zatem te mury skrywają opowieść o dwóch obliczach patriotyzmu. Z jednej strony praca i wysiłek intelektualny, z drugiej strony walka i poświęcenie. A my dziś w tych murach chcemy nagrodzić i uhonorować wybitnych uczonych. Bo taki właśnie charakter mają nagrody Instytutu de Republika. Honorowy i edukacyjny. Chcemy wspierać i promować polskich uczonych. Chcemy prezentować ich dorobek i twórczość.
Chcemy podkreślać renomę i unikalny ich wkład w rozwój nauki zarówno w kraju, jak i za granicą. W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy do 40 roku życia, którzy już na tym wstępnym etapie kariery wykazali się wielkim potencjałem, pozwalającym widzieć w ich osobach przyszłych liderów swoich dziedzin. Równoległa ścieżka konkursowa otwarta jest dla wszystkich badaczy, bez ograniczeń wiekowych. Chcemy docenić ich za całokształt dorobku i za działalność międzynarodową. Chcemy docenić ich za to, że są inspiracją i wzorem dla młodego pokolenia. Szanowni Państwo, zgodnie z regulaminem kandydatów mogą zgłaszać uczelnie, ich jednostki organizacyjne i instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe i osoby prywatne. Spośród zgłoszonych kandydatur kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli świata nauki wybiera laureatów w 5 kategoriach: nauki humanistyczne, nauki społeczne i sztuka, a także nagroda za cały dorobek oraz za działalność międzynarodową. Szanowni Państwo, na dobry początek i zgodnie z dobrym obyczajem chciałbym oddać głos gospodarzom. Zapraszam na scenę pełniącą obowiązki dyrektora Instytutu de Republika, panią Paulinę Szczepańską. Szanowni Państwo, w imieniu Instytutu de Republika serdecznie dziękuję Państwu za obecność na dzisiejszej uroczystości. W sposób szczególny pragnę przywitać prezesa Trybunału Konstytucyjnego, panią Julię Przyłębską. Ministra, członka Rady Ministrów, pana Łukasza Schreibera. Członków kapitułu konkursu o nagrodę Instytutu de Republika. Wszystkich tegorocznych uczestników konkursu o nagrodę Instytutu de Republika. Przedstawicieli uczelni wyższych, dyrektorów i pracowników instytucji naukowych, kulturalnych i administracji publicznej oraz członków Rady Naukowej Instytutu de Republika. Szanowni Państwo, rok temu, dokładnie 17 września, Instytut de Republika oficjalnie zainaugurował swoją działalność. Podczas uroczystości inauguracyjnej w centrum uwagi pozostawał Instytut, któremu pozostawiono zadanie bycia nowoczesnym ośrodkiem wspierającym polską naukę. Instytut de Republika realizuje powyższą misję poprzez działalność wydawniczą, popularyzacyjną oraz promującą rodzimą myśl naukową. Szanowni Państwo, cele i zadania stawiane przed Instytutem de Republika niewątpliwie stanowią ważny aspekt przedmiotowy jego funkcjonowania. Nie możemy jednak zapominać w mojej ocenie o aspekcie najważniejszym, aspekcie podmiotowym. Mówiąc wprost, nie możemy zapominać o przedstawicielach świata nauki i sztuki, bez których realizacja misji Instytutu de Republika byłaby niemożliwa. Szanowni Państwo, czym bowiem byłyby konferencje czy seminaria organizowane przez Instytut de Republika, gdyby nie wybitne grono ekspertów, prelegentów z różnych dziedzin naukowych? Na czym opierałaby się działalność wydawnicza Instytutu de Republika, gdyby nie wybitni autorzy publikacji naukowych? Szanowni Państwo, to właśnie naukowcom, uczonym, badaczom, ekspertom, przedstawicielom świata nauki i sztuki chcemy dedykować dzisiejszy wieczór. To właśnie im chcemy bardzo serdecznie podziękować za pracę, za trud i zaangażowanie w rozwój i popularyzację polskiej nauki. Dlatego też pojawiła się idea przyznania nagrody Instytutu de Republika za osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy pani dyrektor. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę pana ministra Łukasza Schreibera z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szanowna pani prezes, pani profesor, wszyscy zgromadzeni, wybitni naukowcy, sympatycy Instytutu de Republika, a także wszyscy uczestnicy konkursu. Szanowni Państwo, ja jestem przede wszystkim niezmiernie usatysfakcjonowany, że już ten blisko, no, ponad rok działalności Instytutu skutkuje wieloma ważnymi, można powiedzieć często fundamentalnymi publikacjami, które wzbudzają odzew także w świecie nauki. Jestem szczęśliwy z tego, że rzeczywiście, bo to jest jedna z kategorii konkursowych, ale to tak naprawdę jest jedno z wyzwań, jeden z celów, dla których powstawał Instytut, czyli rozsławienia polskiej nauki poza granice kraju, na arenę międzynarodową. I dlatego myślę, że tak ważne jest to, że z jednej strony taką podjęto decyzję, promuje się i pokazuje i daje się szanse nowe młodym naukowcom, tym, którzy dopiero zaczynają swoją często pracę, swoje badania i doceniamy ich wielki potencjał, a z drugiej strony tych, którzy już właśnie na arenie są znani nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju, którzy promują naukę polską, myśl polską, tych, którzy są, można powiedzieć, ambasadorami Polski w świecie nauki. I to jest rzecz niezwykle cenna i myślę, że to nie jest z pewnością ostatnie słowo Instytutu. Wiem, że jest planowanych wiele innych działań. Szanowni Państwo, ale myślę, że ten wieczór, tak jak już to powiedział nasz miły gospodarz, przede wszystkim jest oddaniem hołdu ludziom nauki. I chcę jedno podkreślić. Ani żaden z polityków, ani dyrekcja Instytutu, tylko kapituła konkursowa decydowała o tych wyróżnieniach. I chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za tą pracę pani profesor Genowefie Grabowskiej i tym wszystkim wybitnym naukowcom, wybitnym profesorom, których udało się zgromadzić w kapitule konkursowej, bo to właśnie też świadczy, tak myślę sobie, o wielkim znaczeniu, prestiżu tych nagród, które zostaną dzisiaj przyznane. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie gratuluję tych wyróżnień, które będziecie Państwo odbierać. Jestem zaszczycony, że mogę być z Państwem i mam nadzieję, że Instytut de Republika będzie sławił właśnie polską naukę i będzie otwierał drzwi, które często były zamknięte dla polskiej nauki. Wielkie ukłony dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie ministrze. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę, aby pan profesor Tadeusz Wolsza odczytał list od marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pani Elżbiety Witek. Zapraszam, panie profesorze. Szanowni Państwo, pani marszałek Elżbieta Witek skierowała do wszystkich uczestników, organizatorów i laureatów konkursu list. Pani marszałek jest zawodowym historykiem. W związku z tym wszystkie inicjatywy związane z historią są jej bardzo bliskie. Obowiązki służbowe w dniu dzisiejszym, jest sesja Sejmu, nie pozwoliły jej osobiście uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości, stąd ja ją jako doradca zastępuję. Szanowni Państwo, pragnę bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich zgromadzonych na uroczystości wręczenia nagród Instytutu de Republika za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.
Żałuję, że nie mogę osobiście zwrócić się do Państwa, zatem tą drogą przekazuję życzenia wspaniałej atmosfery spotkania oraz gorące gratulacje dla laureatów nagrody. Jesteście Państwo specjalistami w stawianiu pytań i poszukiwaniu prawdy o świecie. Obecnie u progu czwartej rewolucji przemysłowej Państwa działania są niezwykle ważne, bowiem nauki ścisłe i techniczne nie dają odpowiedzi o sens życia, wymiar człowieczeństwa i etyczne fundamenty. Nie podpowiadają również, jak uporządkować wewnętrzny świat, jakimi wartościami się kierować, na co trzeba zwrócić uwagę, bo nowoczesne technologie służyły całej ludzkości. Dziś, gdy zachodzi niespotykany dotąd w historii postęp, tym bardziej potrzebne jest dogłębne poznanie korzeni naszej cywilizacji oraz uwrażliwienie na drugiego człowieka. Reprezentujecie różne dziedziny naukowej i artystycznej działalności, ale łączy Was pasja wytrwałości i dociekliwość zarówno w badaniach nad przeszłością, jak i nad współczesnymi czasami. Jestem przekonana, że przy wykonywaniu zawodowych obowiązków korzystacie z nowych technologii. Tym samym dowodzicie, że są one nie tylko narzędziem pracy, a nie wartością samą w sobie. Przyjmijcie Państwo słowa uznania za wybitne osiągnięcia i ogromny wkład w rozwój polskiej myśli humanistycznej, a także w budowę prestiżu Polski na międzynarodowej arenie. Dzięki Państwu pracy nasza ojczyzna jest bogatsza o nowe osiągnięcia i odkrycia. Życzę powodzenia, udanej realizacji projektów, a także satysfakcji z zawodowej aktywności. Korzystając z okazji, do organizatorów uroczystości kieruję podziękowania za promowanie oraz wspieranie młodych naukowych talentów. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze i proszę o przekazanie naszych podziękowań także na ręce pani marszałek. A ja wszystkich państwa zapraszam teraz na krótki film ukazujący działalność i wydarzenia zorganizowane przez Instytut de Republika. Wspieranie i popularyzacja rodzimej myśli badawczej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w Polsce i na świecie to główne idee przyświecające działalności Instytutu de Republika. Powołany w 2021 roku przez prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego Instytut staje się coraz bardziej rozpoznawalnym ośrodkiem eksperckim i wydawniczym, ważnym dla właściwego rozumienia historii i zjawisk społecznych. Instytut de Republika od początku swojego istnienia organizuje konferencje naukowe o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, których tematy odwołują się zarówno do przeszłości, jak i teraźniejszości. Instytut realizuje również konkursy kierowane do młodzieży i dorosłych, których głównym zadaniem jest utrwalanie pamięci o momentach ważnych z punktu widzenia polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego. We współpracy ze środowiskiem uniwersyteckim oraz różnorodnymi instytucjami są przygotowywane wystawy poświęcone istotnym wydarzeniom związanym z polską historią. Instytut de Republika prowadzi także program stypendialny Joseph Conrad Fellowship. Jest on skierowany do młodych naukowców i twórców, a jego celem jest zbudowanie przestrzeni do debaty na temat najbardziej palących problemów współczesności i wyzwań, przed którymi stoi dzisiejsza humanistyka. Również działalność wydawnicza jest jednym z filarów Instytutu de Republika. Wydawnictwo Instytutu od lipca 2021 roku znajduje się w wykazie wydawnictw punktowanych, publikujących recenzowane monografie naukowe. Efektem tej działalności są liczne publikacje naukowe z zakresu prawa, historii, politologii, filozofii i sztuki.
Gwarantem najwyższego poziomu realizowanych przez Instytut de Republika zadań jest grono polskich i międzynarodowych specjalistów zapraszanych do współpracy przy konkretnych projektach, jak również współdziałanie z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi oraz innymi podmiotami z Polski i świata. Premier Mateusz Morawiecki w liście z okazji inauguracji Instytutu de Republika napisał: myśl o powołaniu ośrodka, który będzie pielęgnował i rozwijał najlepsze polskie tradycje intelektualne, żywa była od lat. Dlatego dziś, kiedy wreszcie idea ta staje się rzeczywistością, chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Instytutu. Intelektualna moda nakazuje, byśmy w poszukiwaniu inspiracji dla swych myśli patrzyli na zachód. Tymczasem zbyt często zapominamy, że najbardziej właściwym kierunkiem, by zrozumieć siebie i zgłębić własną tożsamość, jest sięgnięcie do naszych tradycji intelektualnych, do zakurzonych ksiąg, w których gromadzi się wiedza składana przez pokolenia. Szanowni Państwo, to był naprawdę owocny rok. Zapraszam na scenę zastępcę dyrektora Instytutu, panią Joannę Gepfert. Szanowni Państwo, pani prezes, panie ministrze, panie i panowie uczestniczycy konkursu, przedstawiciele uczelni wyższych, dyrektorzy i pracownicy instytucji naukowych oraz kulturalnych, szanowni uczestnicy dzisiejszej uroczystości. Przechodzimy do najważniejszego punktu naszego wydarzenia, to jest do wręczenia wyróżnień w poszczególnych kategoriach. Zanim głos zabierze przewodnicząca kapituły, pani profesor Grabowska, chciałabym powiedzieć kilka słów o tej startującej dopiero w tym roku inicjatywie, pierwszej edycji konkursu o nagrodę Instytutu de Republika. Otóż ucieszyło nas bardzo, że napłynęło blisko 100 zgłoszeń kandydatów. Pochodzą one z kilkudziesięciu różnych jednostek naukowych z całej Polski. Reprezentują kandydaci uczelnie lub instytucje naukowe z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Lublina, Łodzi, Katowic. I proszę mi pozwolić, że wymienię je wszystkie, dlatego że lista jest naprawdę imponująca. Z Radomia, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, Jaworzna, Bydgoszczy, Koszalina, Siedlec, Brzegu, Częstochowy, Szczytna, Józefowa, a także z Tartu w Estonii. Ucieszyło nas także, że kandydaci reprezentują bogactwo i różnorodność dziedzin oraz specjalizacji naukowych. Chociaż akurat ten przekrój stanowił jednocześnie nie lada wyzwanie dla kapituły konkursu. Zgłoszono reprezentantów archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, nauk o sztuce, ekonomii, nauk o bezpieczeństwie, o komunikacji społecznej i mediach, nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu, nauk prawnych, socjologii, pedagogiki i psychologii. A dodam jeszcze, że w dziedzinie sztuki kandydaci reprezentują sztuki plastyczne i wizualne, ale nie tylko. Także wokalistykę i instrumentalistykę, sztuki filmowe i teatralne. Olbrzymią satysfakcją dla organizatorów konkursu Instytutu de Republika było także to,
że najwięcej zgłoszeń napłynęło w kategoriach dla młodych naukowców. Cieszymy się z tego szczególnie. Szanowni Państwo, te wszystkie fakty, o których dotychczas powiedziałam, a które dotyczą pierwszej edycji konkursu o Nagrodę Instytutu de Republika, wskazują, że jest to bardzo, bardzo potrzebna inicjatywa. I że jest to dobry start. I ten dobry start, sądzimy, jest bardzo dobrą prognozą na przyszłość. Jestem przekonana, że nad tą przyszłością czuwać będzie w dalszym ciągu znamienita kapituła konkursu w składzie pani profesor Genowefa Grabowska, ksiądz profesor Waldemar Graczyk, profesor Radosław Zenderowski, profesor Michał Kopczyński, profesor Bogdan Szlachta, profesor Janusz Górski, profesor Czesław Kłak oraz profesor Tomasz Korpysz. W tym miejscu wszystkim Państwu, członkom kapituły Nagrody Instytutu de Republika, chciałabym podziękować za pracę i zaangażowanie w promocję nauki polskiej, która przyświeca wręczanym tu dzisiaj nagrodą. Dziękuję także jeszcze raz wszystkim uczestnikom. Dziękuję Państwu. Dziękujemy pani dyrektor. Szanowni Państwo, wiele już serdecznych podziękowań i ciepłych słów pod adresem kapituły konkursu padło z tej sceny. Nie ma w nich cienia przesady. Wszystkie są w pełni uzasadnione, a więc mnie pozostaje tylko zaprosić na scenę przewodniczącą kapituły, panią profesor Genowefę Grabowską. Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością, ale i z taką nutką niepewności stanę przed Państwem, albowiem będę Państwa przekonywała, że werdykt, który kapituła podjęła, jest jedynym, zasłużonym, właściwym i podzielanym nie tylko przez 8-osobowy skład kapituły, ale sądzę, że po wysłuchaniu naszych laudacji podzielany także przez Państwa. Powiem, że pracowało nam się wspaniale, jak chodzi o atmosferę wewnątrz prac kapituły, ale z drugiej strony bardzo to było trudne. Mieliśmy aż 2 spotkania, mimo że pracowaliśmy w domach, czytając wszystkie nadesłane przez Państwa zgłoszenia, towarzyszące im dzieła, ale trudność polegała na nieporównywalności, jednak dorobków, niemożności porównania tych dzieł, które do nas dotarły. Bo jak w kategorii sztuka porównać, jak mówiła pani dyrektor, wokal z pięknem, które jest zaklęte w szkle? Albo jak porównać wokal czy szkło z osiągnięciami sztuki filmowej? To szalenie trudne. Tak było we wszystkich dziedzinach i dlatego kapituła głosowała. Wyniki głosowania były wymierne. Każdy z nas dysponował określoną ilością głosów i głosując wyłoniły nam się właśnie te kandydatury, o których za chwilę będziemy mówić. Ale wyobraźcie sobie Państwo, że w 2 przypadkach głosy kapituły rozbiły się idealnie po połowie. To się chyba rzadko zdarza, ale tak się zdarzyło w tym naszym przypadku, jak chodzi o kategorię dorobku naukowego i jak chodzi o kategorię działalności międzynarodowej. Ponieważ liczba głosów była równa, kapituła postanowiła, dyrekcja Instytutu zaakceptowała, by w tych 2 kategoriach uhonorować i powołać na laureatów po 2 osoby, które uzyskały najwyższą równą liczbę punktów. I tu będziemy mieli właśnie tę podwójną, jak gdyby, nagrodę. Każdy z kandydatów otrzyma
identyczną nagrodę i identyczną statuetkę. Także to są, podkreślam, równorzędne nagrody. Mnie osobiście i członkom kapituły także jest szalenie miło, że mogliśmy tej dokonać operacji i że mogliśmy uhonorować oprócz jednej także drugą osobę, oprócz drugiej także pierwszą, bo to są równorzędne nagrody. I ponieważ wydaje się, że najwyższy czas przejść do części, na którą wszyscy Państwo tutaj dzisiaj się zjawili, na którą czekamy, chyba czas do ogłoszenia wyników naszych zmagań wewnątrz kapituły. Dziękuję. Szanowni Państwo, nigdy nie śmiałbym nie podążyć za sugestią pani profesor, ale jedną informację muszę jeszcze dodać, istotną informację. Każdy z laureatów otrzyma piękną statuetkę zaprojektowaną przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Zychowicza. Ta statuetka ma znaczenie symboliczne, niedookreślona geometryczna przestrzeń. Przedstawia pole badawcze, jeszcze niezbadane, jeszcze w wielkim stopniu stanowiące terra incognita. A w środku paradoks. Dorosła kobieta w pozie embrionalnej. To badacz. Badacz dorosły, a jednocześnie będący przecież jak dziecko, wchodzący w zupełnie nowy świat i bardzo tego świata ciekawy. Maria Skłodowska-Curie często powtarzała, że naprawdę dobry badacz zachowuje się w laboratorium właśnie jak dziecko. I ta prawda z nauk ścisłych doskonale pasuje przecież i do nauk humanistycznych, społecznych, a także dziedziny sztuki. Każdy z laureatów otrzyma także nagrodę pieniężną oraz możliwość publikacji w wydawnictwie Instytutu de Republika. A teraz, szanowni Państwo, naprawdę przechodzimy do wręczenia nagród. Zaczynamy od laurów dla młodych naukowców, a precyzyjnie mówiąc od kategorii nauki humanistyczne. Nagrodę wręczą pan profesor Michał Kopczyński i pani dyrektor Paulina Szczepańska. Zapraszam. Panie profesorze, koperta z werdyktem, proszę o jego odczytanie, a następnie o krótką laudację, uzasadnienie wyboru. Napięcie rośnie, proszę Państwa, jak na Oscarach. Nagrodę Instytutu de Republika w dziedzinie nauk humanistycznych otrzymuje dr Wojciech Eismont, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Teraz mam uzasadnić. To teraz parę słów uzasadnienia. Panie doktorze, drogi laureacie, prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Proszę Państwa, wszystko zaczęło się 21 lipca 1798 roku pod piramidami. Napoleon coś mówił o 40 stuleciach patrzących na francuskich żołnierzy. Ale do historii wszedł inny cytat. Być może nie na miejscu trochę tutaj, ale jako historyk muszę rzetelnie relacjonować wydarzenia, a nie pomijać fragmenty. Uczeni i osły do środka. To było zawołanie francuskiego generała, dlatego że osły, wiadomo, służyły do transportu i były ważne na pustyni. A wojskom Napoleona towarzyszyła grupa uczonych. I tak się zaczęło szaleństwo egiptologii. Proszę Państwa, równo 200 lat temu, w
1822 roku francuski badacz Jean-François Champollion odczytał pismo hieroglificzne, korzystając z kamienia z Rosetty, dając tym samym podstawy nowoczesnej egiptologii. To jeszcze bardziej podsyciło egiptomanię. Egiptomanię podsycał zresztą taka postać Mahmuda Alego, który był wówczas władcą Egiptu i usiłował go zmodernizować na wzór europejski, zrobić tam rewolucję przemysłową, co mu się ostatecznie nie udało, ale przyciągnęło ogromną masę francuskich inżynierów ze szkoły Saint-Simona, w tym Lesseps'a. Przyciągnęło też nieco polskich emigrantów po powstaniu listopadowym. Proszę Państwa, 100 lat temu, bo musimy tak iść szybko, Howard Carter i Herbert Carnarvon wkroczyli do grobowca Tutenchamona. Sławna złota maska Tutenchamona jest ikoną współczesnego, dwudziestowiecznego szaleństwa egiptologii. Szaleństwa w najlepszym znaczeniu tego słowa. Proszę Państwa, kilka lat temu, bo muszę iść tak szybko przez istotne daty, kilka lat temu nasz laureat, dr Wojciech Heismont, wszedł do nieznanej wcześniej świątyni bogini Hathor, jak się okazało, w położonym około 30 km na południowy zachód od Luksoru miejscowości Gebelej. Plonem była eksploracja inskrypcji, dwukrotnie zresztą niszczonych, zupełnie świadomie niszczonych, i to jeszcze w starożytności. A konserwacja zachowanych przedstawień naściennych. No i właściwie powinienem, tak, to jest duży program badawczy, którego pan doktor jest szefem, międzynarodowy, którego rezultaty są publikowane w czołowych czasopismach egiptologicznych o zasięgu globalnym siłą rzeczy, bo to szaleństwo egiptologiczne jest globalne. Właściwie powinienem pana zapytać, czy inspiracją do oddania się egiptologii była dla pana ta mumia z Muzeum Narodowego w Warszawie, którą wszyscy oglądali, ja też ją oglądałem. To mnie nie pociągnęło, jestem od późniejszych epok. Ta mumia, którą badano ostatnio, okazała się kobietą w ciąży zresztą, i w tym badaniu też, projekcie międzynarodowym, pan doktor był współkierownikiem. Chciałbym też podkreślić, co było bardzo ważne przy naszej decyzji, że pan doktor jest popularyzatorem nauki. Publikuje na łamach archeologii żywej, a uczestniczy w webinarach. Półtorej godziny straciłem, zamiast czytać swoje, na słuchanie o tej mumii. Bardzo to zresztą skorzystałem. I można te webinary oglądać w internecie. Gratulacje. Panie doktorze, teraz zapraszamy na scenę. Prosimy centralnie, w honorowym miejscu. Panie profesorze, zapraszam. Pani dyrektor. Teraz będzie zdjęcie, a za chwilę oddamy głos laureatowi. Ale zdjęcie powinno być okraszone brawami, szanowni państwo. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Zapraszamy. Oczywiście. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Czuję się niezmiernie wyróżniony. Pozwolę sobie powiedzieć, że przyjmuję tą statuetkę, ale w imieniu zespołów badawczych, w których biorę udział, zespołów badań w Gebelein i Warsaw Mummy Project.
Bez współudziału moich kolegów i koleżanek nie byłoby mnie tu dzisiaj. Jest to wynik pracy zespołowej. Instytut de Republika zapełnia bardzo ważną lukę w Polsce, nagradzając młodych badaczy. Takich instytucji powinno być więcej. W Polsce jest wielu wybitnych, młodych uczonych, których trzeba promować. I właśnie Instytut de Republika znakomicie to robi. I takich instytucji powinno być więcej i nagród powinno być więcej, gdyż kiedy ja i moi przyjaciele startujemy w międzynarodowych konkursach, czasami musimy wpisać w jakieś pole, czy byliśmy nagradzani. I to jest taki też właśnie wymierny aspekt tego typu nagród. To naprawdę pomaga polskim naukowcom na arenie międzynarodowej, kiedy staramy się o międzynarodowe granty, postdoki, wyjazdy na uniwersytety. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i zatkało mnie, więc nie wiem, co dalej mówić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Szanowni państwo, pan profesor Kopczyński cytował Napoleona. Ja przywołam inne słowa cesarza Francuzów. To niemożliwe. Zostawcie to Polakom. A teraz specjalna dedykacja dla laureata i dla wszystkich państwa. Muzyczna dedykacja od Jazzy Performance. To the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. True, another words, another.
the summer kisses, the sunburned hands that I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, sunburned hands that I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I hear old winter song. But I miss you most of all, my Szanowni Państwo, przed nami nagroda dla młodych naukowców za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych, którą wręczą pan profesor Radosław Zenderowski i pani dyrektor Joanna Gepfert. Zapraszam. Szanowni Państwo, mam niezwykły zaszczyt zakomunikować w imieniu kapituły, że nagrodę Instytutu de Republika w dziedzinie nauk społecznych otrzymuje pani doktor habilitowana Agnieszka Hamerlińska, profesor uczelni z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pozwolę sobie krótko uzasadnić decyzję naszej kapituły. Mianowicie nasza kapituła zgodnie uznała, że działalność naukowa pani profesor Agnieszki Hamerlińskiej jest pod wieloma względami innowacyjna i interdyscyplinarna. Zwrócono szczególną uwagę, że wydała ona innowacyjną monografię naukową zatytułowaną Onkolokopedia, lokopedia wobec chorób nowotworowych, otwierając tym sposobem całkowicie nowy dział w historii logopedii i pedagogiki specjalnej, jakim jest onkolokopedia. Przedmiot o tej nazwie został w krótkim czasie wprowadzony do dydaktyki akademickiej w wielu ośrodkach akademickich naukowych w Polsce. Ponadto pani profesor, co warto podkreślić, jest autorką wynalazku urządzenia służącego do terapii hiposomii.
Od wielu lat udziela też konsultacji pacjentom onkologicznym i prowadzi badania naukowe nad jakością życia osób niepełnosprawnych. Umiejętnie łączy rolę badacza, specjalisty oraz cenionego dydaktyka. I w opinii członków kapituły pani profesor Agnieszka Hamerlińska posiada nie tylko wybitny dorobek naukowy, ale doskonale łączy działalność naukowo-badawczą z zaangażowaniem społecznym na rzecz osób cierpiących i niepełnosprawnych. Gratulujemy pani profesor. Pani profesor, zapraszamy na scenę. Zapraszamy jeszcze do zdjęcia, panie profesorze. Pani profesor, pani dyrektor, zapraszamy do zdjęcia. I proszę o brawo. Dziękuję czyniącym honory, a panią profesor zapraszam do mikrofonu. Przepraszam, głos mi drży. Jestem naprawdę bardzo zaskoczona nagrodą, za którą bardzo dziękuję. Zbieram myśli i jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że za moją działalnością naukowo-badawczą i jako praktyk przede wszystkim stoi człowiek. Człowiek z chorobą nowotworową, który najczęściej na skutek tej choroby traci zdolność komunikowania się, traci mowę, traci elementarne funkcje, czyli traci nawet możliwość samodzielnego spożywania jedzenia. Traci węch, traci wiele, wiele w swoim życiu, jednakże poprzez kontakt z takimi osobami mogę państwu powiedzieć, że ta jakość życia jednak wraca. Ona wzbija się jednak w pewnym momencie na wyżyny i to dzięki działalności nie tylko logopedów, ale w ogóle całego zespołu specjalistów, psychologów, fizjoterapeutów. Więc chciałabym powiedzieć, że nagroda, którą mi przyznano, to jest jakby taki wielki wkład w ogóle w rozwój logopedii polskiej. To ma niesamowite znaczenie, naprawdę, dla nas wszystkich, ponieważ logopedia gdzieś, pedagogika jakby żyje trochę, może nie tyle w cieniu nauk społecznych, logopedia mieści się w pedagogice i ona jest taką małą jednostką, więc ja przyznam szczerze, że jestem tak zaskoczona, że to zostało dostrzeżone. Także serdecznie bardzo dziękuję Instytutowi za docenienie tego wkładu, jaki niesiemy my, specjaliści, terapeuci, w rozwój nauki i w to niesienie pomocy człowiekowi. Bardzo dziękuję. To my dziękujemy pani profesor. Szanowni państwo, łzy wzruszenia nie wymagają żadnego komentarza. Specjalnie dla laureatki, dla każdego z naszych znakomitych gości. Chwila muzycznych wzruszeń. Of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my worldland could there be ways to reveal
in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they laugh? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow. If you could spare the farewell and goodbye, lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above, all because we're in love. No more blues, I'm going back home. No more
traveler on the world in search of happiness. My Lord, the happiness I found is in my hometown. No more blues, I'm going back home. No more dues, I doing all my wanderings. Now I settle down and never roam. And by the men I built that home when we settle down. Przekonywał zespół Jazzy Performance, prezentując sztukę na najwyższym poziomie, a przed nami właśnie kategoria związana z dziedziną sztuki. Nagrodę wręczą pani profesor Genowefa Grabowska i pani dyrektor Paulina Szczepańska. Mi ogłosić, iż Nagrodę Instytutu de Republika w dziedzinie sztuki otrzymuje pan doktor Jan Matuszyński, powinnam powiedzieć Jan Paweł Matuszyński, z Instytutu Sztuk Filmowych i Teatralnych Szkoły Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Brawo. Proszę jeszcze pozwolić kilka słów o tym młodym, niezwykle młodym i niezwykle uzdolnionym kandydacie, a obecnie już laureacie. Jest artystą autentycznie młodego pokolenia. W roku 2012 ukończył studia, wtedy zdobył tytuł magistra sztuki. 9 lat później doktorat. I wszystko na Wydziale Radia i Telewizji Szkoły Filmowej Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim. Jest niezwykle aktywny, nie tylko uczestniczy w festiwalach filmowych, ale już jest zapraszany jako juror. Ale może o jego imponującym dorobku, bo ten dorobek znamy, proszę Państwa. Widzieliśmy jego filmy, może dzisiaj uświadomimy sobie i zestawimy z sylwetką reżysera, który będzie za chwilę nagradzany. Wymienię tylko kilka z imponującego dorobku. Rok 2016, film Ostatnia rodzina. Przecież to zapis tragicznych losów rodziny Beksińskich. To jest film, który z drżeniem oglądaliśmy i podziwialiśmy nie tylko kunszt Andrzeja Seweryna, z którym reżyser współpracował, ale także innych autorów i aktorów. Więc na ten film posypał się deszcz nagród w kraju i za granicą, a więc Chicago, Denver, Paryż, Toronto, Lizbona. Ten ciąg nagród będzie towarzyszył także innym filmom naszego dzisiejszego nagrodzonego. Nasz twórca lubi seriale. W roku 2017 był współautorem kilku odcinków serialu Watacha. A więc zupełnie inny gatunek filmowy. Natomiast jego chyba największym z punktu widzenia na przykład mojego odbiorcy takim osiągnięciem i poznawczym i artystycznym jest serial Król, wyreżyserowany w roku 2020. Zresztą na podstawie znakomitej powieści Szczepana Twardocha. W tym przecież serialu mamy przywołany obraz przedwojennej Warszawy, przedwojennej Polski, pokazana wielokulturowość i miasta, i kraju. I ten serial został również uhonorowany wieloma nagrodami
i co więcej, odniósł już sukces komercyjny. Został sprzedany między innymi do Wielkiej Brytanii, Francji, Australii, a nawet Indonezji. Nie koniec, proszę Państwa, sukcesów pana doktora Jana Pawła Matuszyńskiego. W roku 2021 powstaje jego przejmujący film, żeby nie było śladów. Film o tragicznej historii Grzegorza Przemyka, zamordowanego przez MO. Prezentowany i nagradzany na wielu festiwalach, ale chyba na festiwalu w Wenecji odniósł tak znaczący sukces, bo jakże inaczej ocenić fakt, że znalazł się wśród wybranych 21 filmów, które zostały dopuszczone do ścisłego finału, do ścisłego konkursu i znalazł się tam obok takich reżyserów i twórców jak Aldo Movar czy Sorrentino. Był także ten film polskim kandydatem do Oscara w 2020 roku. I dodam komercyjnie, że film zakupiło już ponad 20 państw. I ostatni z ważnych, znaczących filmów, film, który ma charakter zupełnie odmienny, film, w którym autor jak gdyby składa hołd Kieślowskiemu, Krzysztofowi Kieślowskiemu, znakomitemu reżyserowi z okazji 80. rocznicy jego urodzin i 25. rocznicy jego śmierci. Pomysł filmu niesamowity, nosi tytuł Gadające głowy. Autor, reżyser zwrócił się do tych samych osób, z którymi przed laty rozmawiał Krzysztof Kieślowski. Zadaje im analogiczne pytania. A co chce ustalić? Chce ustalić, jakie jest miejsce sztuki, jaka kondycja aktorów u progu właśnie nowego stulecia. A więc znów ten pęd, chęć poznawania czegoś nowego. Zwróćmy uwagę na jak wiele różnych dziedzin, jak wiele gatunków filmowych w tej sztuce uprawianej przez pana doktora Matuszyńskiego się przejawia. Kończąc, chcę powiedzieć tak, że przyzwyczaił nas pan do sukcesów. Tyle nagród, tyle znakomitych miejsc, w których pana filmy zostały już zaprezentowane. Gratuluję dzisiejszej nagrody, ale powiem więcej. Prosimy o więcej. Prosimy dalej, różnorodnie i tak wspaniale jak do tej pory. Gratuluję. Zapraszamy laureat. I prosimy o zdjęcie. I prosimy o brawa. Dziękuję bardzo. Ja jestem dzisiejszego wieczoru w wielkim szoku z paru powodów. Dziękuję bardzo Kapitule, dziękuję Instytutowi, dziękuję Uniwersytetowi Śląskiemu, który mnie zgłosił do tej nagrody. To w pewnym sensie jest zatoczenie pewnego koła dla mnie, ponieważ ja jestem w ogóle urodzony w Katowicach, wychowałem się w Katowicach, skończyłem szkołę w Katowicach i dalej wykładam w Katowicach, jednocześnie pracując głównie w stolicy, ale nie tylko. I dla mnie ta nagroda jest takim umocowaniem też. W szoku jestem między innymi dlatego, że nigdy do tej pory nie pomyślałem o sobie jako młody naukowiec. Teraz już oficjalnie chyba mogę. Dziękuję również za to. I już nie przedłużając, chciałem powiedzieć, że też dowiedziałem się teraz po raz pierwszy, że mój serial jest dystrybuowany w Indonezji i chciałbym poznać recenzję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i gratulujemy. Uroczystość pełna zaskoczeń. Dla szanownego i drogiego laureata
i dla wszystkich Państwa. Zaczniemy, o ile się nie mylę, od Killing Me Softly. Wszystko się zgadza. Szanowni Państwo, przed nami dwie kategorie już bez ograniczeń wiekowych. Za wybitne osiągnięcia naukowe zaczynamy od działalności międzynarodowej. Pierwszą z dwóch równorzędnych nagród w tej kategorii wręczą pan profesor Czesław Kłak i pani dyrektor Joanna Gepfert. Miło mi ogłosić, że Nagrodę Instytutu de Republika za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki otrzymuje pani profesor Joanna Madalińska-Michalak, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Szanowni Państwo, pozwólcie mi, jestem prawnikiem, więc zacznę od kwestii prawnej. Nie ma definicji legalnej umiędzynarodowienia.
Umiędzynarodowienie odnoszone jest do badań naukowych, do nauki, do kształcenia. Zarówno w systemie prawa polskiego, jak i w systemie prawa międzynarodowego nie pokuszono się jednak chociażby o wskazanie przykładowe kryteriów oceny, stopnia czy poziomu międzynarodowienia. Nie oznacza to, że nie jesteśmy w stanie ocenić w tym zakresie dorobku i aktywności. Ten dorobek i ta aktywność ma charakter personalny. To osoby funkcjonujące na forum międzynarodowym wyznaczają ramy umiędzynarodowienia. Są takimi wzorcami metra Sèvres. Pokazują, w jaki sposób należy rozwijać naukę międzynarodową. I tak właśnie postępuje, tak zachowuje się, tak prowadzi swą aktywność naukową nasza laureatka. Przede wszystkim funkcjonuje w obszarze nauk, które ze swej istoty bardzo powiązane są z uwarunkowaniami narodowymi, systemem kształcenia, bo reprezentuje nauki pedagogiczne. Trudno zatem w tym obszarze przebić się na tym forum międzynarodowym. Ale nasza laureatka to uczyniła. Jest nie tylko uznanym ekspertem międzynarodowym, realizującym liczne projekty międzynarodowe, których wymienienie tutaj zajęłoby za bardzo dużo czasu. Przede wszystkim jest autorką i realizatorką pionierskich badań w zakresie przywództwa edukacyjnego, etyki zawodowej nauczycieli, odpowiedzialności zawodowej. To takie ważne wartości, uwarunkowania, a zarazem gdzieś tam może zapomniane. Ale w tych badaniach naszej laureatki one się przejawiają i w tym zakresie inspiruje nie tylko badaczy krajowych, ale także zagranicznych. Została doceniona w licznych towarzystwach i radach międzynarodowych. Jest pierwszą Polką czy reprezentantką nauki polskiej w Radzie Dyrektorów Rady do Spraw Międzynarodowego Kształcenia Nauczycieli. To ważne obszary pokazujące dorobek polskiej nauki. I za to właśnie jest ta nagroda, za pokazanie, że polska nauka w obszarze, który może nie jest aż tak ze swojej istoty międzynarodowy, może być międzynarodowa. To otwarcie w drzwi polskim uczonym do badań na najwyższym możliwym poziomie na forum międzynarodowym. Gratulujemy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, pani profesor niestety nie mogła być dziś obecna tu z nami, ale spróbujemy połączyć się online. Pani profesor, czy słyszy nas pani? Tak, słyszę. Serdecznie gratulujemy. Serdecznie gratulujemy i oddajemy pani głos. Szanowni Państwo, to naprawdę wielki zaszczyt i radość otrzymać tę nagrodę. Bardzo gorąco dziękuję kapitule konkursu za docenienie moich osiągnięć. Każda taka nagroda inspiruje do sięgnięcia jeszcze po więcej. Ona jest takim przyczynkiem do tego, że myślimy o tym, co się wydarzyło, co udało nam się zrobić, ale także co jest przed nami. Także proszę Państwa, chciałabym bardzo gorąco jeszcze raz podziękować za docenienie moich wysiłków, a nagrodę dedykuję nauczycielom. Wszystkim tym nauczycielom, dzięki którym wzrastałam, którzy brali udział w moich badaniach i tym, którym mogę pomagać w ich rozwoju zawodowym. Mam nadzieję, że ta moja działalność międzynarodowa dalej będzie się tak rozwijała i przepraszam Państwa, że nie mogę być z Państwem, bo uczestniczę no właśnie w projekcie międzynarodowym. Organizatorom konkursu chciałam bardzo gorąco podziękować za to, że mogę być z Państwa w tej formie wirtualnej. Mam nadzieję, że pan dziekan Wydziału Pedagogicznego, pan profesor Rafał Godoń, będzie mógł odebrać tę nagrodę w moim imieniu. Ślicznie dziękuję. To my dziękujemy pani profesor i gratulujemy bardzo serdecznie. To prawda, pani profesor, statuetki i kwiatów nie przekażemy online, ale pan profesor jest z nami. Zapraszamy na scenę. Prosimy o odebranie statuetki i kwiatów w imieniu laureatów. Pan profesor Rafał Godoń, dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
prosimy o zdjęcie. Brawa będą słyszane w Dreźnie. Bardzo dziękujemy, gratulujemy, zapraszamy Państwa na miejsca. Dziękujemy za czynienie honorów. Szanowni Państwo, pozostajemy w kategorii działalność międzynarodowa. Drugą z równorzędnych nagród wręczą pan profesor Bogdan Szlachta i pani dyrektor Paulina Szczepańska. Szanowni Państwo, mam zaszczyt ogłosić, że nagrodę Instytutu de Republika za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki ex aequo otrzymuje pani doktor habilitowana Monika Płużyczka, profesor uczelni Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Tak, drodzy Państwo, druga osoba w tej samej kategorii z Uniwersytetu Warszawskiego, mówi do Państwa były dziekan Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaprzyjaźnionego z Uniwersytetem Warszawskim i w ten sposób gratulujący Uniwersytetowi Warszawskiemu aż dwóch pań profesor, które są laureatkami tego, w tej kategorii. Otóż pani profesor Monika Płużyczka odnosi niezwykłe sukcesy we współpracy naukowej z ośrodkami zagranicznymi w nieco innym obszarze niż ten, który przed chwilą pan profesor Kłak przedstawił przy poprzedniej laureatce. Prowadzi ona badania w zakresie nauk humanistycznych, inicjuje i kieruje Międzynarodowym Konsorcjum Naukowo-Badawczym i Szkoleniowym ELIT, do którego należy 9 uniwersytetów z Unii Europejskiej, w tym nie tylko włoski, niemiecki, ale także słowacki, a także jeden uniwersytet spoza Unii Europejskiej z Izraela. A nadto, oprócz tego, że kieruje tym 10 uczelni obejmującym konsorcjum, korzystał od 2020 roku z finansowania w wysokości niebotycznej dla humanistów i tych, którzy uprawiają nauki społeczne, ponad 2,5 miliona euro. Co więcej, pani profesor w 2019 roku współtworzyła Stavanger Declaration o przyszłości czytania w dobie cyfryzacji. Problemie niezwykle istotnym i nawarstwiającym się coraz, jak się wydaje, bardziej dojmującym w naszych czasach. Dzięki temu czytaniu mimo doby cyfryzacji, czy ze względu na te doby cyfryzacji, kształtowana jest umiejętność poznawcza, tego rodzaju jak koncentracja, a także takie umiejętności poznawcze jak zdobywanie słownictwa i ćwiczenie pamięci. Co więcej, pani profesor Płużyczka w ramach konsorcjum swego opracowała program międzynarodowego interdyscyplinarnego kształcenia młodej kadry naukowej, a także, po czwarte, nawiązała współpracę z europejskimi podmiotami gospodarczymi, by w praktyce weryfikować wyniki prowadzonych badań. I wreszcie, wymieniając tylko najważniejsze momenty, które z całą pewnością decydowały o tym, że my zaproponowaliśmy panią profesor Płużyczkę do tej nagrody. Opracowała międzynarodową platformę naukowo-badawczą Translation, by dzięki korzystaniu z tej platformy móc komunikować wyniki badań i doświadczeń naukowo-badawczych i zawodowych w zakresie translatoryki. Bardzo serdecznie gratuluję pani profesor Laura. A ja zapraszam laureatkę na scenę. Pani profesor. Zapraszam. Zapraszam.
Serdecznie Państwu dziękuję. Przede wszystkim Kapitule, która zdecydowała przyznać mi nagrodę. Jestem zaskoczona, ale spróbuję się zebrać. Bardzo jest to dla mnie ważne, bo jest to docenienie, których jest niewiele, wiadomo. I to konsorcjum, o którym pan profesor wspomniał, konsorcjum naukowe, ono ma 4 filary działalności. I rzeczywiście jest bardzo szeroko ta działalność zakrojona, bo oprócz tego, że obejmuje projekty naukowe prowadzone międzynarodowo, przy współpracy i przy korzystaniu ze swoich laboratoriów też naukowych, to jeszcze właśnie są te międzynarodowe studia doktoranckie. I młoda kadra naukowa dostaje bardzo dużo szans, a mianowicie robi studia doktoranckie na 2 uniwersytetach wybranych w Unii Europejskiej, a przechodzi staże u partnerów zagranicznych podmiotów gospodarczych na całym świecie. Więc implementuje od razu wyniki badań w rzeczywistej sytuacji i przyczynia się również do rozwoju gospodarki. Oprócz tego jesteśmy siecią szkoleniową, czyli organizujemy wspólnie z partnerami właśnie gospodarczymi szkolenia dla młodej kadry naukowej. I tę nagrodę chciałabym oczywiście przyjąć w imieniu, bo współpraca z zagranicą, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje zagranicę. I przyjmuję to w imieniu właśnie całego zespołu, czyli partnerów zagranicznych, z którymi stworzyliśmy to konsorcjum. I jestem jedynym przedstawicielem Polski w nim, a szkoda, żałuję dlatego, bo mamy ogromne osiągnięcia naukowe. Możemy się pochwalić innowacyjnymi metodami badawczymi. Zakładamy świetne laboratoria, mamy wspaniałe zespoły badawcze, więc podejrzewam, że takie docenienia są bardzo potrzebne, bo chyba w tym odnajduje się, nie wiem, ja przynajmniej czuję, że jest sens tego, co robię. Oczywiście też widzę to po młodej kadrze naukowej. Ale bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz. I uważam też, a poprę jeszcze tylko postulat mojego kolegi egiptologa, że bardzo ważne są takie nagrody, więc potrzebujemy ich więcej, potrzebujemy docenienia naukowców, bo sytuacja w Akademii nieraz bywa jednak trudna. Więc bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, a teraz dla obu laureatek w kategorii działalność, współpraca międzynarodowa i dla wszystkich Państwa jazz i performance. Shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me, say night and night and kiss me, just hold me tight and tell me you miss me, why I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till then, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream my little dream of me.
till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Szanowni Państwo, ostatnia z konkursowych kategorii. Jak głosi regulamin, nagroda za cały dorobek, za całokształt wysiłków naukowych. Pierwszą z dwóch równorzędnych nagród wręczą pani profesor Genowefa Grabowska oraz panie dyrektor Paulina Szczepańska i Joanna Gepfert. Proszę Państwa, mam przyjemność ogłosić, iż Nagrodę Instytutu de Republika za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki otrzymuje pan profesor doktor habilitowany Andrzej Przyłębski, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pozwolą Państwo, że opowiem, dlaczego właśnie wybraliśmy tę kandydaturę i jednogłośnie wraz z kolejnym kandydatem uznaliśmy, że będą to nasze typy i zasiądą dzisiaj wśród laureatów Nagrody Instytutu de Republika. Neokantyzm, hermeneutyka, filozofia praktyczna niemieckiego idealizmu to trzy główne płaszczyzny zainteresowań naukowych pana profesora. Kiedy my, laicy, słyszymy te określenia, te trudne, nie dla filozofa, nie dla specjalisty od nauk społecznych, słowa, to zastanawiamy się, co one znaczą. Z tymi właśnie pojęciami pan profesor pracował i rozwijał naukę właściwie od początku. Albowiem jest profesorem filozofii związanym z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale zajmuje w nauce polskiej miejsce szczególne. Miejsce szczególnie dlatego, iż należy, reprezentując tę stosunkowo wąską dyscyplinę i bardzo hermetyczną, jaką jest filozofia, należy niewątpliwie do najwybitniejszych znawców filozofii niemieckiej, i to poczynając od Leibnica i Kanta, aż do filozofów współczesnych. To szeroki przekrój, to przekrój niemal przez całą filozofię niemiecką. A początki, to co dało asumpt profesorowi do późniejszych badań, to myśl Martina Heideggera. Później zainteresował się tą myślą i pierwsze prace doktorska, później habilitacyjna, były niejako kontynuacją. Ale duży wpływ na filozoficzny rozwój pana profesora miał także Hans Georg Gadamer, czyli właśnie pod jego kierunkiem przygotowywał i rozprawę habilitacyjną, i był stypendystą Fundacji Humboldta, i przygotowywał gdzie? W Heidelbergu tę właśnie rozprawę habilitacyjną. I właśnie znajomość z tym wybitnym uczonym sprawiła, że profesor poświęcił się hermeneutyce, która do dziś stanowi główny przedmiot jego naukowych badań. Co więcej, stał się czołowym znawcą tej problematyki nie tylko w Polsce i na świecie.
I tutaj trzeba by przytoczyć to, co ujęło kapitułę i pokazało, dlaczego my właśnie z tej wąskiej, filozoficznej półki chcemy, aby Instytut takiego laureata posiadał. Otóż pan profesor przygotował coś, co jest unikatowym, autorskim systemem filozofii hermeneutycznej. To jest cykl. Na ten cykl składa się 5 dzieł, 5 dużych opracowań. Ja tytułów wszystkich nie będę wymieniała, ale wymienię ostatnie, które uzyskało wyjątkowo wysoką ocenę, także wśród polskich badaczy, ale i zagranicznych. To dzieło to hermeneutyka od sztuki interpretacji do teorii i filozofii rozumienia. Gdyby Państwo wzięli do ręki przegląd filozoficzny, nie tak odległy, z 21 roku i przeczytali recenzję tej właśnie pozycji przygotowanej przez specjalistę, przez pana profesora Błaszczyka, wtedy ocenilibyście, jak ważna to jest pozycja. A ważna nie tylko dlatego, że przybliża nam, odbiorcom, Polakom, polskiej nauce, to, co w hermeneutyce najważniejsze, poczynając od czasów starożytności, ale prezentuje także rozwój myśli hermeneutycznej w Polsce. To ważne, że ten wątek został tak głęboko zaakceptowany, a także dowodzi, że filozofia hermeneutyczna jest ważnym, prężnie rozwijającym się nurtem współczesnej myśli filozoficznej. Tyle o osiągnięciach filozoficznych i w nauce, które pan profesor znacznie szersze i pewnie więcej mógłby prezentować. Ja natomiast wspomnę o innych rodzajach aktywności. Jest aktywnym uczestnikiem życia międzynarodowego, członkiem wielu towarzystw naukowych, zasiadającym we władzach tychże towarzystw. W Towarzystwie Heglowskim był członkiem zarządu, to jest międzynarodowe oczywiście towarzystwo, redaktorem rocznika heglowskiego, członkiem jego rady programowej, więc to są tego typu osiągnięcia, które dla naukowca są ukoronowaniem jego kariery, a to wszystko działo się w środku kariery, nie na jej końcu. Profesor to nie tylko klasyczny uczony, ale także organizator życia naukowego. Utworzył w instytucie, w którym w tej chwili pracuje, Zakład Hermeneutyki, powołał zespół i zainicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Nie mówię o publikacjach, o redakcji, o pracach zbiorowych. Tego jest naprawdę dużo i można to obejrzeć na wykazach zamieszczonych, publicznie dostępnych. Natomiast także chcę podkreślić wyjątkowo ożywioną współpracę zagraniczną. Jest zapraszany i gości wielu przedstawicieli międzynarodowego życia naukowego, filozofów, ale nie tylko. Jego wyjazdy, wykłady gościnne, pobyty jako visiting professor były tak częste, że wymieniać tego tutaj nie będę. Ale na jeszcze jeden, już ostatni element chcę zwrócić uwagę, a mianowicie chcę wskazać, że można tak błyskotliwą karierę naukową wiązać z czymś, co wydaje się jest dla wybrańców tylko przeznaczone, a mianowicie z karierą dyplomatyczną, służbą dyplomatyczną dla kraju. I bo to rzadko się zdarza, aby uczeni, którzy są aktywni, którzy nie odkładają na bok swej, nie zamykają warsztatu naukowego, tylko pracując, nadal byli jeszcze użyteczni, praktycznie funkcjonujący, a zwłaszcza na tak wysokim poziomie jak służba dyplomatyczna. I te 6 lat, które pan profesor spędził jako ambasador Polski w Republice Federalnej Niemiec, gdzie jak prasa i plotki donosiły, w salonach ambasady odbywały się dyskusje filozoficzne i filozofowie tam przychodzili, mając okazję takie rozmowy prowadzić,
że to wszystko pozwala nam, reasumując, stwierdzić, że nagroda laureata dzisiaj, idąca do laureata, to idąca do światowej sławy uczonego o niekwestionowanym dorobku, dbającego o kontakty zagraniczne, organizatora nauki i doświadczonego i skutecznego dyplomatę w służbie Rzeczpospolitej. Najlepsze gratulacje. Zapraszamy pana profesora, zapraszamy laureata na scenę. Panie profesorze. Zapraszam pana profesora do zdjęcia najpierw. Z panią profesor i paniami dyrektor. Państwa proszę o brawa. Panie profesorze. Ukrywał, że i ja jestem zaskoczony co nieco, ale bardzo zaszczycony jednocześnie i chciałbym kapitule tego wyróżnienia serdecznie podziękować, bo to jest dla mnie wspaniałe wyróżnienie za te wiele lat pracy, które tak wspaniale pani laudatorka omówiła. Ale poza kapitułą muszę podziękować również mojemu szefowi, profesorowi Ciesielskiemu, Remigiuszowi Ciesielskiemu z Instytutu Kulturoznawstwa, który mailem zapytał mnie, czy chciałbym, żebym był zgłoszony przez Instytut do tej nagrody. Bo ja oczywiście świeżo, że tak powiem, wróciłem z Niemiec i nie znałem Instytutu de Republika, nie wiedziałem o takiej nagrodzie. Zaproszenie przyszło z Poznania, zgodziłem się. No i okazało się, że było warto, bo jak tutaj moi przedmówcy mówią, takie wyróżnienia nawet w takim poważnym wieku jak ja mają swoje znaczenie i to moje podziękowanie również jakby idzie do nieba, to moje spotkanie z Hansem Georgiem Gadamerem, moim zdaniem najwybitniejszym filozofem drugiej połowy XX wieku, no to był przebłysk szczęścia, jakby ten Heidelberg, Gadamer, zmiana orientacji w kierunku badania właśnie filozofii hermeneutycznej i bycia przedstawicielem tej filozofii. Tym z Państwa, którzy może zdziwili się, że ambasador, który właśnie wrócił z placówki po prawie 6 latach, otrzymuje nagrodę za osiągnięcie naukowe, to powiem, że w ubiegłym roku, w momencie kiedy już przygotowywałem się do zakończenia mojej pracy, wyszły 3 moje książki. Jedna po niemiecku, jedna po angielsku, a ta, o której pani profesor mówiła, o hermeneutyce, po polsku, i to była realizacja 5-letniego grantu, który rozpoczął się jeszcze przed momentem zapytania mnie przez MSZ, czy chciałbym objąć funkcję ambasadora, więc mogłem ten grant wygasić, ale nie zrobiłem tego. Pracowałem nad tą książką, która w moim przekonaniu jest dość przełomowa i oczywiście w związku z tym właściwie nie miałem żadnego urlopu przez te 5 lat, czy 6 lat. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uznanie. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Szanowni Państwo, drugą z równorzędnych nagród za cały dorobek naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki wręczą pani profesor Genowefa Grabowska, pani dyrektor Paulina Szczepańska i pan profesor Michał Kopczyński. Nagroda Instytutu de Republika za cały dorobek naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki ex aequo otrzymuje
doktor habilitowany Zbigniew Wawer, profesor uczelni Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Dlaczego? Proszę Państwa, zaczęliśmy od klimatów pustynnych i wracamy na koniec do klimatów pustynnych. Maszeruj albo zgiń. To jest takie